czy to będzie, bo to już nie będzie spotkanie takie z samorządowcami jak tutaj. To nie będzie takie spotkanie z samorządowcami jak tutaj. Węgrowie zapraszamy mieszkańców Węgrowa, właściwie policja zaprasza mieszkańców Węgrowa. Ja w tym spotkaniu uczestniczę na debatę na temat bezpieczeństwa w powiecie węgrowskim. Myśmy w ubiegłym roku zorganizowali cykl takich 56 debat w całym województwie mazowieckim. W każdym powiacie województwa mazowieckiego, a w Warszawie, w każdej dzielnicy Warszawy, 156. Gdzie ludzi pytamy podczas tych debat, czy czują się bezpiecznie. To pozwala w dialogu z mieszkańcami uzupełnić wiedzę policji, również moją, bo ja też odpowiadam za szeroko pojęte bezpieczeństwo w województwie, o tym, czego ludzie się obawiają. Nasze priorytety w obszarze bezpieczeństwa nie mogą się opierać wyłącznie na statystyce policyjnej, ani wyłącznie na statystyce uzupełnianej wynikami badania opinii publicznej. Trzeba ludziom pozwolić swobodnie mówić o tym, co budzi ich niepokój, czego się obawiają. I ten ubiegłoroczny cykl 56 debat był bardzo dobrym doświadczeniem. Po raz pierwszy policja coś takiego zrealizowała. Dzisiaj w innych województwach realizują się podobne cykle wzorem województwa mazowieckiego. Byliśmy pierwsi, a my powtarzamy po roku ten cykl debat. Zdając sprawozdanie z tego, co przez ten rok w sprawach, które zostało podniesione rok temu, udało się zrobić, ale też i pytając ponownie ludzi o to, czy czują się w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy, w miejscu, gdzie ich dzieci do szkoły chodzą, w drodze do szkoły, czy nie mają obaw o swoje bezpieczeństwo, a jeśli mają, to z jakiego powodu. Statystyka nie wszystko pokazuje. Badania opinii publicznej też nie wszystko pokazują. Trzeba rozmawiać z ludźmi. To jest istota systemu demokratycznego, dialog, kształtowanie priorytetów polityki w oparciu o sygnały od mieszkańców. Bardzo ważny i bardzo potrzebny projekt. Bardzo dziękuję. Dzięki.